Cześć! Witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Dzisiaj kolejny mikroskopijny pasożyt, który może zabić Waszą rybkę. Trichodina to właściwie grupa z około 180 pasożytów, tyle jest opisanych, które atakują głównie ryby, właśnie karpie, welony i może być bardzo niebezpieczna dla naszych ryb. W Polsce w latach 2006-2010 były prowadzone badania w zbiorniku wrocławskim i trichodynę znaleziono we wszystkich badanych gatunkach ryb. Jest szczególnie niebezpieczna u ryb słabych, zestresowanych, a w oczkach wodnych najczęściej atakuje po zimie. Trichodina uszkadza skórę i skrzela ryb, co może prowadzić do wtórnych infekcji, a w rezultacie do śmierci. Trichodina, nie tak jak większość pasożytów, nie żywi się krwią, tylko bakteriami z wody. Jest w ciągłym, nieustannym właściwie takim obrotowym ruchu. Nieustannie się przemieszcza, infekując skórę i skrzela ryb, co oczywiście może prowadzić do ich uszkodzeń. Ten ruch obrotowy jest niezwykle drażniący dla ryby. Może prowadzić do owrzodzeń, uszkadzać powłokę śluzową i właśnie też prowadzić do tego, że ryba będzie produkować jeszcze więcej właśnie taką nadmierną ilość śluzu. Z wyglądu przypomina pączka takiego z dziurką albo słoneczko narysowane przez dziecko. Zobaczcie, jak wygląda obraz spod mikroskopu. Później pokażę Wam jeszcze zainfekowaną rybkę. A jakie są objawy trichodyny? Jak większość infekcji pasożytniczych, objawy również są takie bardzo nietypowe. Może to być letargia, brak apetytu, złożone płetwy, ocieranie się o przedmioty, erratyczne pływanie, wzmożona ilość śluzu, brak apetytu. Często ta wzmożona produkcja śluzu jest tak bardzo widoczna, że na rybie powstają takie białe, szarawe plamy. Nierzadko też pojawiają się owrzodzenia. Trichodyna może uszkodzić skrzela ryby i nierzadko też prowadzić do ich martwicy. U zdrowej ryby, u której występuje trichodyna w niewielkich ilościach, nie powinna ona być szczególnie niebezpieczna czy śmiertelna. Problem pojawia się wtedy, kiedy ryba jest zestresowana, na przykład po długiej podróży, albo stale narażona na złe parametry wody lub też po zimowaniu w oczku wodnym. Wtedy trichodyna, zwłaszcza w połączeniu z innymi infekcjami pasożytniczymi, może być śmiertelna. A teraz przeanalizujemy jeden przypadek. Zobaczcie na tą ranczu. Ranczu została wysłana z Tajlandii do Europy, do Wielkiej Brytanii. Jej podróż trwała około 24 godzin. Przyjechała w stanie w miarę dobrym, chociaż po dwóch dniach zaczęły się pokazywać u niej białe kropki. I została leczona ogólnymi lekami przeciwpasożytom. Jej stan zaczął się pogarszać, zaobserwować było można wzmożoną ilość śluzu i też wtedy, kiedy jej stan jeszcze był w miarę stabilny, została przesłana dalej. U nowego właściciela, który na szczęście miał mikroskop i zabrał się profesjonalnie za sprawy, okazało się, że ryba ma cały wachlarz pasożytów. Tym najniebezpieczniejsze były pasożyty skrzeli, dokładnie przywry skrzelowe, tak zwane duszki, albo też właśnie była trichodyna oraz ospa. Jako że te przywry skrzelowe wydawały się najbardziej niebezpieczne na ten moment i zagrażające życiu, dlatego że właśnie bytują w skrzelach, podjęto leczenie 24-godzinne na wybicie tychże pasożytów. Później, łącząc ospę razem z trichodyną, zastosowano terapię formaldehydem i zielenią malachitową. Niestety podczas tej terapii okazało się, że ryba słabnie, a testy pod mikroskopem pokazują, że trichodyna wciąż się namnaża. Pamiętajmy, że ta ryba była narażona na dwie długie podróże i miała cały wachlarz pasożytów, w tym też te niebezpieczne, czyli bytujące w skrzelach. Zobaczcie tutaj na krótki filmik, jak wyglądała wyraźnie pokryta śluzem, letargiczna, właściwie bardzo płytki, słaby oddech. Niestety wkrótce po nakręceniu tego filmu ryba przestała oddychać. Podczas infekcji tak różnymi pasożytami czasem bardzo trudno jest zdecydować, co leczyć najpierw i jakimi lekami. Jak widać tutaj zieleń malachitowa i formaldehyd nie pomógł na trichodynę i to raczej ona, bo jej namnażanie zaobserwowano, to właśnie ona była główną przyczyną śmierci tej rybki. Jak więc leczyć trichodynę? Jak widzicie z opisu tego przypadku, formaldehyd i zieleń malachitowa, pomimo tego, że trichodyna jest budową zbliżona do ospy, nie powinna być naszym pierwszym wyborem. Doświadczeni hodowcy karpikoi będą leczyć trichodynę nadmanganianem potasu. Ta terapia jest dosyć ryzykowna i na pewno nie nadaje się dla początkujących akwarystów. Postaram się opowiedzieć, jak powinna wyglądać taka terapia krok po kroku, żeby przeprowadzić ją prawidłowo. Każdy błąd może kosztować nas zdrowie lub życie rybek. No więc jak to się robi?
Przede wszystkim musimy się upewnić, że podczas ostatniego tygodnia rybki nie miały innego leczenia. Nadmanganianu potasu nie wolno leczyć z innymi lekami. Do leczenia możemy użyć zestawów nadmanganianu potasu i wody utlenionej firmy Kusuri albo NT Labs. To są produkty, które są zaprojektowane dla karpikoi i dla welonów, chociaż nierzadko ich dawkowanie jest takie na oczka wodne, więc tutaj będziemy musieli dobrze obliczyć dawki. Przed zastosowaniem leku możemy zrobić podmiankę i też powinniśmy się upewnić, że mamy bardzo, bardzo dobre napowietrzenie w akwarium. Niestety ta kuracja zabiera tlen z wody. Odmierzamy odpowiednią dawkę leku i mieszamy go w wiaderku z wodą z akwarium. Nie podaję tutaj dawek, bo są one rozpisane na opakowaniu i trzeba podążać za tym, co pisze tutaj producent. Lek mieszamy z wodą z akwarium w tym wiaderku, wsadzając tam napowietrzacz i możemy zostawić to nawet na 15-20 minut, niech sobie to pracuje. Woda powinna zrobić się fioletowa. Uwaga, to jest produkt brudzący, więc trzeba uważać na ręce i ubrania. Następnie tą mieszankę stopniowo dodajemy do akwarium. Produkt ten działa tylko wtedy, kiedy jest fioletowy. Kiedy przestaje działać, woda robi się brązowa. Terapia powinna trwać około 3-4 godzin, podczas których powinniśmy stać przy rybach albo być w bliskiej odległości, żeby je obserwować. Czy nie brakuje im powietrza, czy nie mają jakichś bardzo dużych oznak stresu i czy nie skaczą. Czasem lek ten jest drażniący, irytujący, zwłaszcza kiedy pasożyty umierają, więc rybki mogą podskakiwać. Jeśli mamy filtrację chemiczną lub filtry UV, należy je wyłączyć na czas terapii, ale normalne filtry powinny działać, bo to w nich może też się znajdować trichodina i od razu tym sposobem ją załatwimy. Możemy zacząć od dodania troszkę mniejszej niż zalecana dawki i obserwować, jeśli woda za szybko robi się brązowa, wtedy możemy dolać pozostałą część do naszego zbiornika. Nigdy nie możemy dodawać więcej niż zalecana dawka, bo może to się skończyć tragicznie dla naszych ryb. Po około 3-4 godzinach terapię należy zakończyć, neutralizując działanie nadmanganianu potasu wodą utlenioną. Tutaj też jest ważne, żeby stosować się do zaleceń producenta co do dawek wody utlenionej. No i po zastosowaniu wody utlenionej woda powinna wrócić do normalnego, przezroczystego, bezbarwnego koloru. Obie wcześniej wymienione firmy produkują takie zestawy gotowe: nadmanganian potasu i woda utleniona. Główną zaletą tej terapii jest jej skuteczność i szybkość, natomiast wadą jest to, że każdy drobny błąd może kosztować nas utratą ryb. Inne dostępne metody na zwalczanie trichodyny to oczywiście również formaldehyd, zieleń malachitowa, sól, ale także z innych metod naturalnych to ekstrakt z czosnku, Allium sativum, to się nazywa po łacinie, i dodać go należy około 800 mg na litr. Inne też badania, to chyba badania w Egipcie pokazują, że ekstrakt z zielonej herbaty również pomaga zabić trichodynę z takich bardziej ekonomicznych i naturalnych środków. Oczywiście, gdybym ja miała trichodynę w akwarium, na pewno stosowałabym nadmanganian potasu. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że nigdy Was nie spotka trichodynę, ale jeśli Was spotka, to wiecie, co macie robić. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny odcinek.